w poniedziałek. Ja zaczynam dzisiaj od Sylwka, ponieważ w sobotę byłem na mikrokoparce, tam do wujka pojechałem, trochę było korytowania, zanim wróciłem. Pojechaliśmy jeszcze z rodzinką do Szczecina. Po ten placyk, co wczoraj składałem, ten mały, taką ślizgaweczkę i wróciliśmy, był już wieczór, a wczoraj stwierdziłem, że pierdzielę, nie robię nic, tylko ten domek złożyłem i trochę odpoczynku się należało. Także wieczorem chillaucik i tak naprawdę stwierdziłem, że dzisiaj to zasypię. Też nie chciałem wczoraj hałasować i w ogóle. Także wszystko tak to wygląda. Co teraz? Teraz będę brał się za ten zasyp tutaj. Trzeba to zrobić. Tylko sobie jakiś wjazd tam zrobię, żeby się wcisnąć tam koło tych drutówek, żeby jak najbliższe dojście mieć. No i zaczynam. Zaraz też jeszcze ma oczyszczalnia dojechać. Także chyba będę musiał iść to jakoś rozładować. Nie wiem, czy to ręcznie, czy jak to zrobimy. Muszę na razie sobie przerzucić, żeby wjazd sobie tu jakiś stworzyć. Trochę. No i posiedzę tutaj. No pogoda dzisiaj nie za ciekawa. Się zapowiada, bo burzę znowu, czyli pewnie co chwilę jakiś deszcz, co chwilę coś. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak na razie to zaczynam tutaj. No i ten temat się ogarnie. Nie wiem, czy będą chcieli całość zasypywać, czy co. Tu widzę, klejem już mają poobjeżdżane. Dysperbitem wysmarowane. Także jest izolacja zrobiona. No i co? I zasypują. Będą jechać dalej pewnie. Zaraz będzie pewnie chudziak. Tak naprawdę. Ciekawe, czy nie w tym tygodniu, no bo co to? Zasyp, kanaliza i będą gotowi, więc tak to pewnie będzie wyglądało. Dobra, nic. No to ja zaraz się ustawiam, coś tam zasypuję i zaraz coś będziemy więcej wiedzieć. Tą oczyszczalnię zaraz pójdziemy wyczaić. Koło w pół do mówi, że ma być. Która to jest? 18 po, no to niebawem już. No i dobra. Rozładowane. Później będę musiał na paletę to przerzucić. Tak to wygląda. Tak to w środku wygląda. Te wężyki pewnie po latach szlak trafi, znając życie. Co tu mamy? Wlot tutaj jest. Jakieś takie sito w tym wlocie. Kawałek węża to chyba do montażu kompresora. No i proste, nie? Prosta konstrukcja. Ludzie niby nie narzekają, jeśli o to chodzi, o tego pracę. Także będziemy to montować, ale to dopiero po zrobieniu dachu. Mam nadzieję, że jeszcze to będzie, kurde, tu przykrywka. I pakiet startowy tam dostałem, taki z tą przykrywką na kompresor cały. Z tym kompresorkiem, znaczy się w środku. No i tyle. Tu jedyna zmiana, jaka była, to chciałem wlot 160, ponieważ oryginalnie jest 110, a że ze 160 rur idzie, no to wiadomo, ma to sens, żeby była 160, no i tutaj wylot. Już na 110, nie? Także takie sprawy. Tam jakieś wajchy, pokrętła, tu mam jakąś całą instrukcję, także będziemy to rozkminiać, ale mówię, na razie to na bok idzie. Ważne, że jest. Okej, słuchajcie, pierwsze, czego zacząłem, bo na razie nie idę tam do chłopaków, ponieważ oni tam muszą coś jeszcze objechać klejem, bąbelkową folię przykręcić, tam zamocować, więc raczej zaczynam wypompowywać wodę i teraz pierwsze, co robię, to na czterech rogach przykręcam sobie deski, tylko muszę drabinę skołować i przykręcam sobie deski po to, żebym mógł sobie sprawdzić i być pewien dystansów, jakie są do... No po bokach, tu się nic nie powinno zmienić, więc nie powinny mieć tu żadnych różnic, ale o co chodzi? Chodzi też o to, żeby puścić sobie sznurek, żeby zobaczyć te szpilki. Bo myślę, że mogły gdzieś się przesunąć. Przez to, że ja ścisnąłem ten wieniec górą trochę mocniej, to one mogą nie iść w linię. Choć nie sprawdzałem tego, ale i tak chcę sprawdzić sobie długość, więc teraz wezmę sobie, zrobię tak. Przykręcę po prostu na dwa wkręty z każdej strony deskę. Wezmę też jeszcze laser. Wezmę laser i sprawdzimy laserem odległości, a później jeszcze to z... jakby to było, potwierdzimy zwykłą taśmą też, bo akurat wujek jedzie po zagęszczarkę, więc poproszę go o pomoc, czy mógłby mi przytrzymać taśmę, żeby to sprawdzić. I myślę, że tak to będzie, od tego zaczniemy. Sznurek akurat tutaj mam też, to dobrze. Idę tylko po drabinę wody od cholery na budowie, tutaj i tutaj, więc trzeba to wypompować, chociaż zaraz znowu zaleję, bo jak dzisiaj burza będzie, to pewnie przyleje, ale może akurat nas minie, no zobaczymy. O, drabina jest tutaj, także zabieram się za to, montuję te dechy. Przykręcam i zobaczcie, o to mi chodziło, że ścisnąłem wieniec górą na tych, kurde, tych i zobaczcie, tam mam lekko 5 mm zgubione, także dlatego to robię, żeby ten wymiar sprawdzić porządnie, bo tak to, jakby tak do wieńca przycisnął, to by nie dało realnego rozmiaru, nie?
co to posprawdzać wszystko, bo to, jak to mówią, murłata najważniejsze. Jak się murłaty dobrze poobsadza, no to będziemy wtedy mieli wszystko elegancko, nic się nie powinno tam dziać. No i tutaj widzicie, końcóweczką, jak się przykłada do ściany, to końcóweczką trochę odchodzi, więc dlatego też tutaj tak zrobimy. A tu wkręt jakiś wystaje, kurde, pierdzielony. Dobra, to damy tutaj, o. Także kręcę zaraz z drugiej strony i złapię laser, zobaczymy. Powinienem widzieć, nie ma takiego światła dużego, to powinienem widzieć kropkę. Ale taśmą też sprawdzimy, żeby nie było. Słuchajcie, nie łapie mi laser niestety. Także słabo. Za jasno jest po prostu, więc poczekam, jak wujek przyjedzie i wtedy mi pomogą to pomierzyć. Dwa wymiary szybko wziąć i zobaczyć. Myślę, że powinno być wszystko w porządku, no ale jakiś tam coś tam może się wydarzyło, nie wiem, nie. Wydaje mi się, że mierzyłem to wszystko. Ale wiecie, jak to jest. Lepiej sprawdzić. No już się tam chmury wypiętrzają. Będzie to samo pewnie, znając życie dzisiaj, co było w piątek. Dobra, to puszczam ten sznurek. Zobaczymy, jak te szpilki wyglądają. Dobra, mierzymy. Powinno być 9,54 do sznurka, do deski. Mamy naciągnięte w miarę? Czy, kurwa, to rusztowanie przeszkadza trochę, nie? Czy nie? No to mamy 9,54. No nie wiem, tu jest, ile można powiedzieć? I 1, i 2. No to dobra. To teraz druga strona tylko. Stronę mierzymy. 9,54, zobaczcie, i 2. Tutaj mucha nie siada, naprawdę. Jest gitara, także nie ma o co się martwić. Do tego damy sznurki i będziemy mierzyć do szpilek wtedy. Kurde, powiem wam, że trochę dałem ciała. Bo ostatniej szpilki mi nie będzie łapać. Będę musiał sobie ją wymierzyć po prostu jakoś. Bo sznurek dam tylko odtąd do tamtąd, więc te wszystkie po linii będę miał tutaj wymierzone, ale reszty nie, niestety. No to te będę musiał jakoś sobie poradzić z nimi, po prostu z tymi skrajnymi czterema. Zresztą zaraz zobaczymy. Nie będę za szpilkę chyba łapał, bo jak gdzieś będzie któraś przekrzyżona, to nie będę widział. Chyba po prostu wezmę sznurek tutaj. Puścimy sobie tutaj, tam do końca. Naciągniemy i zobaczę z metrówką po prostu do sznurka odległości. Wtedy to mniej więcej nam powie, czy gdzieś tu któreś występują z rzędu, z szyku, czy nie. Jak sobie przedłużę sznurek tu, to do tej też złapię sobie wymiar bez problemu, nie? Tylko będzie wtedy problem z tamtą ostatnią, ale to też będzie można przedłużyć sobie sznurek i będzie spoko. No wyglądają, że idą ogólnie w linii, no nie powinno tam dużo odstawać, ale no nie wiem, lepiej to sprawdzić, nie? Żeby nie było jakiegoś problemu później. To mierzymy. Tak będę na razie do środka szpilki mierzył i sprawdzę, czy to idzie. Tutaj mamy jakieś 12,3 do szpilki. Do środka mówię, do szpilki. Tu 12,5, czyli już widzę, że jest 12,5. Tu jest 12,8 nawet. O kurde, żeby sznurka tylko nie pchać. Kurde, fajnie, bo jest zbyt wiecznie. 12,7. Nie wiem, czy sobie nie pozapisywać już teraz, słuchajcie, tych wymiarów. Bo mam zero wiatru, a później jak mi zacznie wierzgać wiatrem, to będzie lipa. Biorę, idę po ołówek szybko i będę zapisywał przy każdej szpilce tutaj na sobie ten dystans od zewnętrznej. Później odejmiemy tylko od tego... Czekajcie, 14, zostaje dycha. Będziemy odejmować 50 mm i to będzie na środek tego. Lecę po ten, po ołówek. Bo nie mam wiatru, zaraz też na drugiej stronie zrobię to samo. Będzie już pozapisywane i będzie pewniak wtedy. Dobra, jest ołówek, to sobie zapisuję wszystkie, dlatego tą końcową będę musiał jeszcze też. Kurde, tak naprawdę to powinno pójść sobie jeszcze bardziej na tym sznurku, tak, no. Aby tu nie popieprzyć coś, on musi tu dolegać ładnie. O. Tak jak teraz. Dobra, to biorę i zapisuję wszystkie do środków tych szpilek. 12, 125 mm tutaj będzie. I tak lecę. Zaznaczam wszystkie, trochę mi pewnie z tym zejdzie. Kurde, jak ciepło dzisiaj jest. Ja pierdzielę, parno normalnie. Świadczy to o tym, że coś może z tego być. Jakieś deszcze później. To lecę z tym, zapisuję. Trochę tego zapisywania będzie. Ten ostatni też se tam złapię i ten tutaj będę musiał sprawdzić jeszcze. Tam sznurek popuścić trochę, a tu se naciągnąć i wtedy to połapać.
Dobra, mam poznaczone wszystko. Spadam na szybkie siadanie. Jak tam nie będą jeszcze mnie wołać do zasypu, to wrzucam łańcuch, trzeba będzie wrzucić na piłę nowy. I nie wiem, co z murłotami robić. Czy już docelowe długości robić od razu, czy tylko po prostu zrobić łączenie. Będę chciał zamontować, wiadomo, żeby łączenie było na szpilce, żeby od razu to skręcić, szpilą dociągnąć do tego i na razie wypuścić sobie te murłoty dalej, bo nie wiadomo, tam troszkę dłuższe chyba są, więc wypuścić sobie, a później będziemy już w powietrzu sobie ucinać na tą docelową długość, bo z tego, co liczyłem, to wychodzi tu, że będzie okapu już po styropianie 80, od styropianu z tej strony do zewnątrz okapu 80 cm. Nie wiem, jak to dokładnie będzie wychodzić, jak to się będzie miało, później do tego będziemy dołazić, czy robić to tak, jak jest, czy coś zmieniać, jak z tą dachówką też to powychodzi, trzeba będzie pomyśleć. No ale wstępnie mamy pomierzone, mogę te deski już pozdejmować, tak naprawdę nie są nam do niczego, one już potrzebne. Wymiary mamy, będziemy teraz od zewnętrznej, dobrze mówię? Tak. Od tego wymiaru, który mam tu pozapisywany, będziemy odejmować 51 mm z tej strony i 51 mm z tamtej, ponieważ mieliśmy ten wymiar 2, 9, 54 i 2, no to po milimetrze zabierzemy, żeby to jakby wrócić do, żeby było równe 9,54 i tak to będzie. Jeszcze sprawdziłem sobie poziomicą też te deski czasem, czy nie ma takiej akcji, że ona nam odstaje i wtedy to, te wymiary by były niemiarodajne, ale jest spoko, jeśli coś to tam może milimetr do środka pokazywała poziomica, czy z 2, także no jest okej. Okej, ja już na zasypie jestem, działam tu coś, trochę wsypałem ile tam się dało z tej pierwszej kupy, teraz przerzucam sobie z kupy na kupę, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Dobra, i rzucam to tak. Od razu mi się przypomniał mój zasyp. Jak zacząłem to robić. Ogólnie co, no nie da rady tu pobiegać jakoś dookoła zbytnio, więc ile się uda, to nasypię z tej strony i później spróbuję tam od boku tamtego jeszcze podjechać. Coś spróbujemy więcej. Coś spróbujemy więcej podać. Dam jakoś to rozgarnąć, no a resztę niestety taczkami będą musieli zrobić, no inaczej się tego nie da ugryźć. Zresztą ja u siebie dałem radę. Prawda, tam Romek mi pomagał chyba z jeden dzień. Znaczy z jeden dzień to nie jest, parę godzin. Trochę żona pomogła, ale ja dałem radę, to tu wtedy chłopa, to nie będą mieli z tym problemu. Powinni to rozgarnąć bezproblemowo. No i dobra, trochę tu zgarnąłem, już kolejną dawkę wrzuciłem, tylko widzę, że deszcz idzie i zaraz będę musiał lecieć pranie skitrać, bo będzie z tego prania nic nie wyjdzie. No i co? Zaraz wracam i sypię dalej. Jeszcze godzina mi została później. No nie wiem, jak to będzie później. To oni to będą mieli wystarczająco nałożone. Także będą mogli sobie taczkować tam na koniec. A jeśli przyjadę, to dopiero po południu późniejszym, żeby tą resztę ogarnąć. Coś mi się wydaje, że tego mało będzie, jak tak się patrzy, ale trochę niby tam już wsypałem do środka. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Przegarniam już, żeby jak najwięcej z tego wybrać, żeby nie marnowało się, wiadomo, coś tam w grunt pójdzie, ale staram się tak to, żeby w miarę jakoś było. Dobra, to nic, spadam, niedługo wracam i jadę z tym dalej. Okej, okay. Ja wsypane mam wszystko tutaj do końca, zostawiamy to na razie tak, zobaczymy, co tam będzie za decyzja, czy tu będą gruzem uzupełniać tamte doły i w ogóle jak to będzie wyglądało. Na razie spadam do siebie, ale niestety kolejna chmura idzie, także deszcz co chwilę przychodzi, więc zbyt dużo dzisiaj nie porobię. Tą oczyszczalnię jeszcze przerzucę, no i spróbuję jeszcze te murłaty chociaż na górę, żebym miał na gotowo na jutro, już gotowe i wtedy będzie można od rana je mierzyć, wiercić, zacinać i wkładać. Taki plan na jutro. Jeszcze jutro się dodzwonię z kolegą z tartaku, się dogadam dokładnie, jak się uda z tym transportem, żeby te płatwie jutro ewentualnie przyjechały, jak nie to w środę.
W środę rano też ma padać, także też słabo. No nie wiem, zobaczymy. Coś na pewno się wymyśli, aby chociaż te murłaty jutro mieć zrobione. A dalej to już sobie pomyślimy, co tam będzie można podziałać wtedy. Ja lecę, zostawiam to tak na razie. Tu równać nie ma co bardziej to. Także lecę do siebie. Zaraz wrzucę tam oczyszczanie na paletę, chyba mi się uda ją jakoś tam wrzucić. Albo tylko na widelec przewieźć to tylko. Dobra, mam to na widłach, mam nadzieję, że nie wywrócę, żeby nie zrobić bałaganu, bo jakoś powoli będę musiał jechać. I tu tak jakbym te z murłatami zrobił porządek, tak teraz sobie myślę, to mógłbym od razu wziąć ten, jak to się nazywa, te krokwie tutaj na dół zrzucić, bo widzę, że ta jedna źle leży w ogóle. Ja nie wiem, czemu ja tego nie ogarnąłem wcześniej. Więc to trzeba gdzie tu poustawiać jakoś porządnie. No raczej to przez te kilka dni to się tam nic nie stało, bo było bardziej mokro niż sucho, więc raczej nic tam im nie jest, ale będę musiał sprawdzić. Z tartakiem też jestem dogadany, że w razie jak tam się ukaże, że jedna czy dwie krokwie będą po prostu gdzieś naprawdę takie powykręcane czy coś, to będzie można się dogadać, żeby jakieś tam dwie sztuki czy coś dowieźli. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie, że aż tak źle nie będzie, ale mówię, zaraz muszę wziąć, ta pierwsza paczka leży ok, chociaż też tam jest lekko tak podgięte. Będę musiał to poprawiać wszystko dzisiaj, i tak już nic nie zrobię na górze, więc chociaż tu porządku trochę zaprowadzić. No dobra, nic, to jadę z tym odstawić to na miejsce, że na jakiejś palecie to postawię, i czy w sumie na ziemi gdzieś tam, aby nie na gruzie, żeby nie leżała. To jadę i zaraz murłaty. Okej, mam dotąd 5 metrów na murłacie, sprawdzam sobie długości, czy się zgadzają. 3,10, 3,20, ta, to na spoko mamy. Luźno, bezproblemowo, można to rozcinać. I teraz będę musiał te dwie jakoś, kurde, które to są te krótsze? A, ta tutaj. I ich nie brać. Więc kurde, nie wiem jak ja to zrobię jeszcze. Będę mógł się przekonać, jakie one ciężkie przy okazji. Jak to będzie z manewrowaniem nimi? No widłami tu sobie podjadę i po prostu nadrzucę sobie te tylko. Sprawdzę, czy się czuję na siła. Kurde. Że na barkach wniosę tam na górę. Nie no, żartuję. Zaraz rzucimy na widły. Tu sobie miejsca zrobię, te pierwsze dwie. I od razu zapodamy je z tej strony na górę. Tam je zrzucimy. I później te dwie następne. I mamy jedną, drugą. Tak naprawdę to nie wiem, czy zamiast sam się męczyć z nimi przejeżdżać, czy po prostu tu sobie ich nie rzucić, tamtych kolejnych dwóch. I tyle, bo przecież mogę tu sobie przesunąć, to nie będzie żaden problem w sumie dla mnie, żeby to wziąć i przesunąć sobie. A nie będę musiał tam dookoła przejeżdżać, tym bardziej, że takie błoto jest. I tak też zrobię. No i dobra, wrzucam drugie. Jeszcze zanim zacznie padać, chyba zacznie, nie wiem. To tak z tymi krokwiami jeszcze zrobię porządki. I będę spadał też już, kurde, bo co, dzisiaj tu już nic nie porzeźbię, to naprawdę. Miejmy tego nadzieję, że jutro będzie pogoda w miarę dobra. Kurde, tutaj już mi widły opadły. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie w miarę i będzie można działać. Jutro. Myślę, że nie powinno to zająć też zbyt długo mi tak naprawdę. Jest maszyna, kurde, czekaj, ja przerzucę to teraz. Tak. O, pierdzielone. Jeszcze sobie przeniosę. No bez maszyny na pewno bym tego nie wrzucił, a wydaje mi się, że jutro powinien sobie na luzaku dać radę to powkładać. Trzeba będzie rozkminić dokładnie, którą stroną. Wydaje mi się, jak ona jest tak owygięta, to ją walnąć tak, o, żeby
jak przyjdzie, żeby śruby ją dociągały do ziemi, żeby nie trzeba było się pierdzielić z tym trafieniem w szpilki później. Na dole znowu basen rano wypompowałem, teraz znowu wszystko pływa. Już dzisiaj się odpuszczę, bo jak znowu będzie dopierdzieli znowu deszczem, no to znowu będzie napełnione, więc nie ma sensu. Jutro to się wszystko wywali. Dobra, lecę jeszcze tam z krzuchwiami trochę podziałać. Okej, koniec jeszcze się rozpadało u mnie, także starczy na dzisiaj. Przygotowane mamy murłaty na górze, najważniejsze. Także jutro działamy dalej. Krokwie poukładane jak trzeba. Także na mnie czas. Pozdrawiam i do jutrka. Trzymajcie się tam. Na razie, cześć.